będziemy startować. Następnie zawodnik będzie na starcie. Ale różnych samolotów, ja cię. Z pasa. Za chwilę odbędą się tutaj loty. Obsługę proszę o dopilnowanie, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Cyplan na miejsce startowe. Słownie proszę o przygotowywanie się do startu pana Leszka Białego. Mogę bardziej. Osoby, które tu nie są związane, proszę. Model, który tutaj leci, jest oceniany w kategorii full market. Ta nowa kategoria, która w tym roku weszła do terminarza. Oryginał modelu, który tutaj leci, Sztermann PT-17. Jest to konstrukcja firmy Benning z 1938 roku. Był to samolot szkolny, treningowy. Całkiem dobrze radzący sobie także w akrobacji samolotowej. W przelocie osiągał szybkość 110 km na godzinę. Maksymalna przelotowa 199 km na godzinę. Półmaketa tego samolotu wykonana była w skali 1 do 4. Model jest napędzany silnikiem gwiaździstym, pięciocylindrowym firmy SAP w barwach niebiesko-żółtej. Tak jak samolot, który latał w wersji morskiej. Większość jednak samolotów była wykonywana w barwach żółtych. Model sterowany jest najnowszą operatorą firmy Futaba 14MZ, 14-kanałową z pełną syntezą. Pilot Wojciech Bajor jest z Aeroklubu Krakowskiego, a modelem tym zajął drugie miejsce w tym roku na zawodach półmakietnym w Krakowie oraz drugie miejsce w Pucharze Polski. O przygotowanie modelu, dostarczenie go na miejsce startowe poproszę także pana Sławomira Trela, samolotem Bąk 2. Thank you.
Ale podchodzi do lądowania. Zaczynamy tam wyginienie. Zaczynamy do przyjazdu, do przedmówy. I to lądowanie niektórych zarodków do oklaski. Uwaga młody, uwaga! To jest akurat amerykański. Jedzie przelaw w tej chwili. Na www.patiwakstaw.com i tam można zobaczyć co ma robić. Już po locie, po. Widać, że zmęczona. Nie wiem, bo tam widzę. Proszę, ile się w baku mieści? Litr. Litr, tak? A co to jest za paliwo? Benzyna. Aha, normalnie. Tak. Te silniki palą, kurwa, od ręki. Ten mi nigdy ty się nie pali. Proszę o przygotowanie się pana Sławomira.